Cześć, z tej strony Karolina. Witam Was ponownie na moim kanale. Dziś pokażę Wam, jak zrobić kilka fajnych, prostych kartek przy użyciu podobnych materiałów. Będę używała maski z Agaterii, jest to maska wianek, pasty modelującej oraz stempelka radosnych świąt. Dodatkowo będzie potrzebny też tusz Distress, najlepiej w kilku odcieniach zielonego oraz perełki w płynie. Kartki, które tutaj widzicie, zrobione są na bazie wielkości 14×14 cm. Papier, na którym wykonane są wzory przez maskę, ma wielkość 13,5×13,5 cm i jest to papier Canson Mix Media. Z materiałów, które Wam wymieniłam, zrobimy trzy różne kartki. To jest właśnie maska, której będziemy używać. Do tego projektu wykorzystam dwa kolory tuszu. Jeden jest troszeczkę ciemniejszy, w takim odcieniu bardziej trawiastym, drugi natomiast ma bardziej limonkowy odcień. Ich nazwy znajdziecie w opisie tego filmu. Pracę zaczynamy od umiejscowienia maski. Maskę trzymajcie dość mocno przyciśniętą do papieru, ponieważ nie chcemy, żeby ona się nam przesunęła. Jeśli się przesunie w trakcie nakładania tuszu, przesunie się też nasz wzór i praca może już pójść na marne. Tusz rozprowadzam kolistymi ruchami. Chcę, żeby dobrze pokrył wzór, który jest na masce. Możecie pokryć go równomiernie, a możecie na przykład sobie troszeczkę ten wzór pocieniować. Nie przyciskajcie zbyt mocno, bo jednak maska jest wykonana z plastiku i może się troszeczkę powyginać lub pozadzierać. Tak wygląda wzorek, który wychodzi dzięki tej masce. Już teraz jest całkiem ładny i fajnie się prezentuje. Ja natomiast będę tej maski używała jeszcze raz i będę teraz nakładać tusz o ciemniejszym kolorze. Tym razem nakładam maskę, przesuwając ją o kilka stopni. Pamiętajcie o tym, żeby zachować środek, ale też zróbcie tak, żeby te wzory maski nie pokrywały się jeden z drugim. Znajdźcie takie miejsce, taki sposób nałożenia maski, żeby odszukać jak najwięcej pustych przestrzeni pomiędzy jednym a drugim wzorem. W niektórych miejscach wzory masek nałożą się i pomieszają się też kolory, natomiast w innych będzie prześwitywał i wybijał się na wierzch właśnie ten ciemniejszy kolor, który teraz nakładam. Wzór jest teraz bardziej wyrazisty, wianek zyskał znacznie więcej gałązek i dodatkowo efekt trójwymiarowości. Do kolejnej kartki będziemy potrzebować pasty modelującej. Pastę staram się równomiernie rozprowadzić przez maskę, też nie przyciskając zbyt mocno, żeby nie podwadzić wyciętych ażurowych na masce wzorów. Przed aplikacją pasty warto jest dobrze wyczyścić maskę, jeśli chcecie, żeby pasta pozostawała biała. Ja tutaj akurat tego nie zrobiłam zbyt dokładnie i wzorek będzie troszeczkę prześwitywał zielenią, ale to nic nie szkodzi, bo później będę całość jeszcze kolorowała. Dzięki użyciu takiej pasty modulującej wzór nie tylko jest widoczny na kartce, ale też jest wystający. Jeśli macie czas, możecie taką bazę kartki zostawić do wyschnięcia. A jeśli Wam się śpieszy, użyjcie jakiegoś narzędzia do podsuszenia. Kiedy wzór jest już całkowicie suchy, możemy zabrać się za dodawanie koloru. Wzór koloruję teraz na zielono, używając tuszu Distress. Używam do tego specjalnego narzędzia z poduszeczką. Nakładam delikatnie, żeby pokolorować tylko wzór, a nie jeszcze papier, który się pomiędzy nim znajduje. Na zielono wypełniam jeszcze środek tego wzoru. Na koniec tuszuję jeszcze odrobinę krawędzia. Trzecia kartka będzie kombinacją dwóch wcześniejszych sposobów. Użyjemy tutaj dwóch tuszy Distress, których kolory znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Gdy kolory odrobinę przeschną, nałożymy jeszcze dodatkowo pastę modelującą. Jeśli używacie najpierw ciemniejszego koloru, a później jaśniejszego, wyczyśćcie maskę, żeby kolory już na niej się nie zmieszały. Uważajcie też, żeby nie pobrudzić tuszem kartki, która jest Waszą bazą. Kiedy skończyłam już pracę z tuszami, zabieram się za nakładanie pasty modelującej. Pastę nakładam przez maskę, która jest przesunięta pod innym kątem. Staram się zrobić to równomiernie, a gdy wzór jest już gotowy, odstawiam go trochę, żeby wysechł. Całość wygląda trochę tak, jakby niektóre gałązki były pokryte śniegiem. Do moich trzech kartek będę potrzebowała jakiegoś świątecznego napisu i wybrałam tutaj stempelek radosnych świąt.
Do odbicia stempla używam mojej Mini Misti. Misti to bardzo fajne urządzenie do stemplowania, które pozwala zrobić odbitkę dokładnie w tym samym miejscu. Dzięki czemu możemy stempel jeszcze raz potuszować i uzyskać jeszcze wyrazistszą odbitkę. Wy możecie odbić swój stempel przy pomocy akrylowego bloczka albo innego urządzenia do stemplowania, których jest teraz całkiem sporo. Wszystkie trzy wzory przykleiłam już na piankę kraftową do bazy. Teraz na koniec będę jeszcze dodawała napis Radosnych Świąt, który będzie się znajdował w centrum każdego wianuszka. Na sam koniec dodam jeszcze kilka kropeczek perełkami w płynie. Do tej kartki użyję perełek białych, ponieważ chcę, żeby ona miała taki delikatny charakter. Nie wiem jak Wy, ale ja często przed przyklejeniem jakiegoś napisu sprawdzam, czy kartka jest ustawiona w właściwy sposób, ponieważ już nieraz zdarzyło mi się przykleić napis do góry nogami. Kartka wygląda dosyć fajnie i właściwie mogłaby już zostać w takiej formie, ale mi jeszcze troszeczkę czegoś brakuje. Gdzieniegdzie dodaję białe kropeczki, jednak z tego co widzę nie będziecie ich tutaj mogli dostrzec. Będą widoczne dopiero po zaschnięciu. Kolejny raz przyklejam w centralnym miejscu napis Radosnych Świąt i za chwilę zabieram się za dekorowanie mojego wzoru perełkami w płynie, ale tym razem będą one czerwone. Zanim użyjecie takich perełek czy też kropelek w płynie, warto najpierw spróbować wycisnąć tego płynu troszeczkę gdzieś tam na bok, ponieważ czasami zasycha i gdy naciśniecie zbyt mocno, wyjdzie jakaś taka niefajna, duża kropa, z którą potem ciężko sobie poradzić. Na koniec tymi czerwonymi kropeczkami dekoruję jeszcze tę najprostszą kartkę, do której wykonania potrzebowałam w zasadzie tylko dwóch tuszy Distress. Wszystkie kartki są już gotowe i wydaje mi się, że wyglądają całkiem fajnie. Do swoich kartek możecie użyć jakichś innych kolorów tuszy, na przykład żółtego czy pomarańczowego i wtedy uzyskacie projekt nie świąteczny, ale jesienny. Oczywiście przydałoby się zmienić też wtedy stempelek. Mam nadzieję, że pomysły, które Wam tutaj pokazałam, spodobały się Wam i wykorzystacie je przy robieniu swoich świątecznych kartek. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli film się Wam podobał, dajcie mu łapkę w górę i przyciśnijcie subka.